wtorek, 29 lutego 1991 roku, godzina 7 rano. Zimowy poranek, miasto tonie w letargu. Ludzie wychodzą na ulicę jeden po drugim. 12-letni Krzyś wychodzi z domu, nieświadomy tego, co go czeka. Zostaje zaczepiony przez tajemniczego mężczyznę. Sąsiadka opisuje go jako bruneta w czapce z ortalionową kurtką i brązową aktówką. Tego samego dnia po południu rodzice Krzysia znajdują go martwego w łóżku, uduszonego, a mieszkanie okradzione. Ale cofnijmy się do początku. Tadeusz Kwaśniak, urodzony w Lądku-Zdroju, miał trudne dzieciństwo, zaburzenia, konflikty, kiepska sytuacja w szkole. Spędził 12 lat w więzieniu za czyny na nieletnich. Po wyjściu na wolność powrócił do przestępczej działalności, gwałcąc i mordując młodych chłopców. Jerzy Jakubowski, policjant z Poznania, stanął na czele grupy operacyjnej. Wiedział, że czas działa na korzyść zabójcy. Policja rozpoczęła poszukiwania. Sprawa komplikowała się, gdy okazało się, że podobne zbrodnie miały miejsce w innych miastach. Dzięki zeznaniom świadka i czujności dyrektorki szkoły, policja namierzyła Kwaśniaka. Po kolejnych atakach, w których zginęły dzieci, został zatrzymany. Przyznał się do wszystkich zarzutów. Tadeusz Kwaśniak nie wyjaśnił motywów swoich zbrodni. Zabił 5 chłopców. Trudno zrozumieć jego działania. W areszcie odebrał sobie życie. To jedna z przerażających historii lat 90. Dusiciel z Rataj pozostanie w pamięci Poznania na zawsze.